W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Tekst, który chcę odczytać czcigodnym wiernym, winienem był odczytać już wcześniej, kilka dni temu, kiedy tylko go otrzymałem, czy ktoś mi go dał. Rzecz, że było z tłumaczenia takiego, którego nie dawało się właściwie zrozumieć słów. Chodzi o oświadczenie Jego Ekscelencji Carlo Maria Vigano, arcybiskupa tytularnego Ulpiany, nuncjusza apostolskiego w sprawie oskarżenia o schizmę. Czytam bezpośrednio po tym, jak wczoraj ktoś dał mi tłumaczenie, które no, daje się zrozumieć, przyjmuję, że jest właściwe ze strony neokatolik.pl. Pod tłumaczeniem nie podpisała się żadna osoba, ale źródło jest Exsurge Domine, bo tłumaczenie z tekstu włoskiego z wykorzystaniem narzędzi gen AI, czyli sztucznej inteligencji pewnie będzie. No, ale daje się już z tego rozumieć. Natomiast ważne jest odczytać, dlatego że już się różne ośrodki do tego oświadczenia księdza arcybiskupa ustosunkowały i PCH24 i ze względu na jakiś tam, Onet bodajże. Także nam jest to oświadczenie znać, no i Panu Bogu dziękować, że w oktawie świętych apostołów Piotra i Pawła mamy takie wielkie świadectwo nawrócenia, no to już dłuższy czas, ale takiej odwagi, konsekwencji nawrócenia do wiary świętej osoby księdza arcybiskupa Carlo Maria Vigano, wzorem świętego Pawła, można tak wprost powiedzieć. Ze strony neokatolik oświadczenie Jego Ekscelencji Carlo Maria Vigano, arcybiskupa tytularnego Ulpiany, nuncjusza apostolskiego w sprawie oskarżenia o schizm. Od razu zwrócę uwagę, tutaj ta tytulatura, którą podaje ksiądz arcybiskup, wiemy, jest to w obiegu publicznym, że ksiądz arcybiskup przyjął święcenia biskupie warunkowe od księdza biskupa Williamsona. Fakt miał miejsce kilka miesięcy temu. Ta tytulatura, na którą się powołuje, nie jest związana z konsekwencjami li tylko święceń, subkondycjony właściwie jakby niezależnie od nich. Ktoś by powiedział uzurpacja. Ja czytam to jako oświadczenie, świadectwo człowieka, który się nawraca, który daje świadectwo o nawróceniu do Boga. Ale choćbyśmy my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którąśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, teraz znowu mówię, jeśli wam kto głosi Ewangelię różną od tej, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. To z listu świętego Pawła do Galacjan 1:8-9. Dalej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że znajdujemy się w pałacu świętego oficjum, który jest wyjątkowym świadkiem tradycji obrony wiary katolickiej, mam poczucie, że jestem w swoim domu i że to ja, którego nazywacie tradycjonalistą, powinienem was sądzić. Tak powiedział arcybiskup Marcel Lefebvre w 1979 roku, wezwany do dawnego świętego oficjum w obecności prefekta kardynała Sepera i dwóch innych prałatów. Jak oświadczyłem w komunikacie z 20 czerwca, nie uznaję autorytetu ani trybunału, który rzekomo ma mnie osądzać, ani jego prefekta, ani tego, kto go mianował. Moja decyzja z pewnością bolesna nie jest wynikiem pochopności czy ducha buntu, lecz jest podyktowana moralną koniecznością, która jako biskupa i następca apostołów,
która jako biskup i następca apostołów zobowiązuje mnie w sumieniu do dawania świadectwa prawdzie, czyli samemu Bogu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Winno tu być jako biskupa i następca apostołów. Dalej. Stawiam czoła tej próbie z determinacją, która wynika z przekonania, że nie mam żadnego powodu, by uznawać się za oddzielonego od komunii z Kościołem Świętym czy papieżem, któremu zawsze służyłem synowską pobożnością i wiernością. Nie potrafiłbym sobie wyobrazić ani jednej chwili mojego życia poza tą jedyną arką zbawienia, którą opatrzność ustanowiła jako mistyczne ciało Chrystusa w posłuszeństwie Jego boskiej głowie i Jego wikariuszowi na ziemi. Wrogów Kościoła katolickiego motywuje zaciekła wrogość ku tradycji. Doskonale zdają oni bowiem sprawę z mocy łaski działającej poprzez sakramenty, a zwłaszcza z potęgi mszy świętej, rujnującej ich plany, niszczącej ich dzieła i pozyskującej dla Boga dusze, które w przeciwnym razie uległyby potępieniu. Świadomość potęgi nadprzyrodzonego działania katolickiego kapłaństwa w społeczeństwie stanowi źródło tej zaciekłej wrogości. Szatan i jego słudzy doskonale wiedzą, jak wielkim zagrożeniem dla ich antychrześcijańskich planów jest jedyny prawdziwy Kościół. Niszczyciele ci odważnie potępiani przez papieży jako wrogowie Boga, Kościoła i ludzkości identyfikują się z wrogą siłą, czyli z masonerią. W imię dialogu i powszechnego braterstwa, pojęć z natury masońskich, masoneria wniknęła w szeregi hierarchii i zmusiła ją do złożenia duchowych broni, otwierając przed wrogiem wrota twierdzy. Lecz Kościół na wzór swego boskiego założyciela nie dialoguje z szatanem, lecz walczy z nim. Przyczyny obecnego kryzysu. Jak słusznie zauważył Romano Amerio w niezwykle ważnym eseju Iota Unum, ta nikczemna i zbrodnicza kapitulacja rozpoczęła się wraz z zwołaniem Soboru Watykańskiego II oraz utajoną i zorganizowaną działalnością duchownych i świeckich związanych z lożami masońskimi, zmierzającą do powolnego, ale nieubłagalnego obalenia struktury zarządu i nauczania Kościoła, prowadząc do zniszczenia go od środka. Nie ma sensu szukać innych przyczyn. Dokumenty tajnych stowarzyszeń dowodzą istnienia planu infiltracji, opracowanego w XIX wieku i zrealizowanego 100 lat później, dokładnie wykonując jego założenia. Analogiczne procesy dezintegracyjne miały wcześniej miejsce w sferze społecznej. Nie bez powodu papieże dostrzegali w społecznych ruchach i wojnach, które wykrwawiały narody Europy, niszczycielską działalność międzynarodowej masonerii. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół stał się nosicielem idei rewolucji francuskiej z 1789 roku. Potwierdzają to nie tylko zwolennicy Soboru, ale i pozytywny odbiór papieży z okresu i po nim ze strony lóż masońskich. To właśnie te zmiany masoni od dawna postulowali. Zmiana, raczej udziejszenie, aggiornamento, było na tyle istotnym elementem narracji Soboru, że stało się jego symbolem, kreując Sobór na punkt zwrotny, który wyznacza koniec dawnego porządku, w cudzysłowie starej religii, w cudzysłowie starej mszy, w cudzysłowie przedsoborowego okresu i początek, w cudzysłowie, kościoła posoborowego z jego nową mszą i rewolucją, z jego nową mszą i znaczną relatywizacją dogmatów. Rewolucje te wsparli ci, którzy aż od pontyfikatu Jana XXIII byli potępiani i odsuwani od nauczania ze względu na swoją heterodoksję. Lista nazwisk jest długa, lecz jest na niej również Ernest Buonaiuti, ekskomunikowany Vitandus, przyjaciel Roncalego, Roncali to nazwisko Jana XXIII, który zmarł zatwardziały w herezji. Kilka dni temu kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch, uczcił go mszą świętą w katedrze w Bolonii, o czym z entuzjazmem donosiło Il Faro di Roma. Po 8 dekadach kardynał wierny papieżowi sięga
po gest liturgiczny o znamionach rehabilitacji. Być może to dopiero pierwszy krok, ale jednak znaczący. Kościół i antykościół. Staje zatem przed Trybunałem, który zastąpił święte oficjum, aby zostać osądzonym za schizmę, podczas gdy przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, typowany na papieża i w pełnej komunii z papieżem, nielegalnie odprawia mszę żałobną za jednego z najgorszych, najbardziej zatwardziałych zwolenników modernizmu, przeciwko któremu Kościół, ten, od którego według nich jestem oddzielony, wydał najsurowszy wyrok potępienia. W 2022 roku na łamach dziennika Avenir, Konferencji Episkopatu Włoch, profesor Luigino Bruni chwalił modernizm w następujących słowach. I tu cytaty. Proces niezbędnego odnowienia Kościoła katolickiego naszych czasów, wciąż nieprzepuszczalnego dla krytycznych badań biblijnych, które od wielu dekad rozwijały się w świecie protestanckim. Przyjęcie badań naukowych i historycznych nad Biblią stanowiło dla Buonaiutiego drogę do spotkania Kościoła z nowoczesnością. Spotkania, które jednak nie nastąpiło, ponieważ Kościół katolicki nadal zdominowany był przez teorię teologii neoschalistycznej i hamowany kontrreformacyjną obawą o to, że protestanckie wiatry mogą w końcu wniknąć do ciała katolickiego. To jest koniec cytatu. Słowa te pomagają uzmysłowić sobie przepaść, jaka dzieli Kościół katolicki od tego, co nastąpiło, co zastąpiło go po Soborze Watykańskim II, kiedy to protestanckie wiatry w końcu do niego wniknęły. Ten ostatni incydent jest tylko jednym z wielu małych kroków cichej akceptacji spiskowych porozumień, poprzez które szczyty hierarchii posoborowej umożliwiły przejście w cudzysłowie od twierdzeń teologii neoscholastycznej, zamknięty cudzysłów, jasnej, jednoznacznej formuły dogmatów do obecnej apostazji. Znajdujemy się w surrealistycznej sytuacji, w której hierarchia, określając się jako katolicka i domagając posłuszeństwa od ciała kościelnego, jednocześnie wyznaje doktryny, które przed soborem Kościół potępiał. Potępia natomiast jako herezję te doktryny, które wcześniej nauczał każdy z papieży. Sytuacja ta jest skutkiem odbierania prawdzie absolutu. Prawdzie jest napisane z wielkiej litery. Relatywizowania jej i dostosowywania do ducha świata. Jak zachowaliby się dzisiaj papieże minionych stuleci? Nie uznaliby mnie za winnego schizmy, czy raczej potępiliby tego, kto podaje się za ich następcę? Razem ze mną modernistyczne synedrium sądzi i potępia wszystkich papieży katolickich, ponieważ wiara, której oni bronili, jest moją wiarą, a błędy, których broni Bergoglio, to te, które oni bez wyjątku potępili. Hermeneutyka zerwania. Zastanawiam się więc, jaką ciągłość można zachowywać między dwiema rzeczywistościami, które są wzajemnie się przeciwstawne i sprzeczne. Między Kościołem Soborowym i synodalnym Bergoglia, a tym, w cudzysłowie, zablokowanym przez kontrreformacyjny strach, zamknięty cudzysłów, od którego tenże ostentacyjnie się odcina. I od jakiego, w cudzysłowie, Kościoła miałbym być w schizmie, skoro ten, który uważa się za katolicki, różni się od prawdziwego Kościoła właśnie w głoszeniu tego, co tamten potępiał i potępieniu tego, co tamten głosił. Wyznawcy, w cudzysłowie, Kościoła Soborowego, zamknięty cudzysłów, odpowiedzą, że jest to wynik ewolucji ciała kościelnego w kierunku, w cudzysłowie, koniecznej odnowy, zamknięty cudzysłów. Magisterium Kościoła katolickiego naucza jednak, że prawda jest niezmienna, a doktryna o ewolucji dogmatów jest herezją. Są to więc niewątpliwie dwa różne kościoły, każdy z własną doktryną, liturgią i świętymi. Jednak dla katolika Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Dla Bergoglia natomiast Kościół jest soborowy, ekumeniczny, synodalny, otwarty, proimigracyjny, zrównoważony ekologicznie i przyjazny gejom. Autodestrukcja hierarchii soborowej.
Czyżby Kościół zaczął więc nauczać błędu? Czy mamy wierzyć, że jedyna arka ocalenia jest jednocześnie narzędziem zguby dla dusz, a ciało mistyczne oddziela się od swojej boskiej głowy, Jezusa Chrystusa, podważając obietnicę Zbawiciela? Takie stanowisko nie jest oczywiście możliwe do przyjęcia, a zajmujący je pogrążają się w herezji i schizmie. Kościół nie może nauczać błędu, ani jego głowa. Papież nie może być jednocześnie heretykiem i ortodoksem, Piotrem i Judaszem, w komunii ze swoimi poprzednikami, jednocześnie w schizmie z nimi. Jedyne możliwe teologicznie wyjaśnienie jest takie, że hierarchia soborowa, która deklaruje się jako katolicka, ale wyznaje inną wiarę niż ta, której przez 2000 lat nauczał Kościół, należy faktycznie do innego bytu i dlatego nie reprezentuje prawdziwego Kościoła Chrystusa. Ktoś mógłby mi przypomnieć, że arcybiskup Marcel Lefebvre nigdy nie kwestionował bezpośrednio legitymacji papieża, choć uznawał herezję, a nawet apostazję papieży soborowych. Słynne słowa „Rzym utracił wiarę, Rzym jest w apostazji”, w cudzysłowie słowa, wypowiedział jedynie do swoich kleryków. Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich 50 lat sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że ten wielki pasterz dzisiaj działałby z równą stanowczością, publicznie powtarzając to, co wtedy mówił, tylko w wąskim gronie. Na tym soborze... Cytat z Marcela Lefebvre. Na tym soborze duszpasterskim duch błędu i kłamstwa mógł swobodnie działać, podkładając wszędzie bomby zegarowe, które w odpowiednim czasie wysadzą w powietrze instytucje. To jest z arcybiskupa Marcela Lefebvre, Principes et Directives z 1977 roku. I dalej cytat z arcybiskupa Marcela Lefebvre. Zasiadający na stolicy Piotrowej bierze udział w kultach fałszywych bogów. Co mamy wnioskować? Być może za kilka miesięcy z tych powtarzających się aktów łączności z fałszywymi kultami? Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale możliwe, że będziemy zmuszeni uznać, że papież nie jest papieżem. Bo na pierwszy rzut oka wydaje mi się, nie chcę tego jeszcze mówić w sposób uroczysty i publiczny, że niemożliwe jest, aby ktoś, kto publicznie i formalnie jest heretykiem, był papieżem. I to mówił arcybiskup Marcel Lefebvre 30 marca w 1986 roku, czyli przed Asyżem, kiedy już pewnie był Asyż zapowiedziany, bo to miało miejsce w październiku 1986 roku. Dalej. Arcybiskup Vigano kontynuuje. Skąd mamy pewność, że w cudzysłowie Kościół synodalny, zamknięty cudzysłów, jego przywódca Bergoglio nie wyznaje wiary katolickiej? Potwierdza to całkowite i bezwarunkowe poparcie jego członków dla licznych błędów i herezji potępionych wcześniej przez nieomylne magisterium Kościoła katolickiego oraz jawne odrzucenie doktryn, nakazów moralnych, aktów kultu i praktyk religijnych, które nie są zatwierdzone przez, w cudzysłowie, ich sobór. Żaden z nich nie może z czystym sumieniem podpisać się pod trydenckim wyznaniem wiary, czy też przysięgą antymodernistyczną, ponieważ wyrażają one dokładnie przeciwieństwo tego, co sugeruje i naucza Sobór Watykański II oraz tak zwane magisterium soborowe. Ponieważ z teologicznego punktu widzenia niemożliwe jest, aby Kościół i papież byli narzędziami zguby, a nie zbawienia, musimy dojść do wniosku, że heterodoksyjne nauki głoszone przez tak zwany Kościół, w cudzysłowie Kościół soborowy i w cudzysłowie papieży soborowych od Pawła VI włącznie stanowią anomalię, która poważnie podważa ich legitymację w zakresie nauczania i rządzenia. Przewrotne nadużycie władzy. Przewrotne wykorzystanie autorytetu w Kościele w celu jego zniszczenia, w nawiasie lub przekształcenie w Kościół inny niż ten zamierzony i założony przez Chrystusa, zamknięty nawias, samo w sobie stanowi już wystarczający powód, by uznać autorytet tego nowego podmiotu, który celowo nałożył się na Kościół Chrystusa, uzurpując sobie władzę za nieważny.
Dlatego nie uznaję legalności dykasterii, która mnie sądzi. Metody, jakimi przeprowadzono działania wrogie wobec Kościoła katolickiego, wskazują, że musiały być one zaplanowane i celowe. W przeciwnym razie ich inicjatorzy zostaliby przesłuchani, a współpracownicy by ich natychmiast zaniechali. Wielu duchownych, patrząc z perspektywy tamtych czasów, uważało sprzeciw wobec hierarchii za bardzo poważne wykroczenie. Jednocześnie nie byli w stanie uwierzyć, że Kościół, tu jest wszędzie Kościół z wielkiej litery pisany, Kościół mógłby faktycznie przyjąć ideę rewolucyjną masońską. To właśnie był mistrzowski plan szatana, jak określił go arcybiskup Lefebvre. Plan ten wykorzystał naturalny szacunek i synowską miłość katolików do świętej władzy pasterzy, zmuszając ich do przedkładania posłuszeństwa nad prawdę. Być może liczyli oni na to, że przyszły papież zdoła w jakiś sposób naprawić wyrządzone szkody, których niszczycielskie skutki były już wówczas widoczne. Niestety tak się nie stało, mimo wielu ostrzeżeń. Sam również zaliczam się do tych, którzy w tamtym trudnym okresie nie odważyli się przeciwstawić błędom i odstępstwom, które jeszcze nie ujawniły w pełni swego destrukcyjnego potencjału. Nie twierdzę, że nie dostrzegałem tego, co się dzieje, ale z powodu intensywnej pracy i pochłaniających obowiązków natury biurokratycznej i administracyjnej w służbie Stolicy Apostolskiej nie zdawałem sobie sprawy z niesłychanej wagi wydarzeń rozgrywających się na moich oczach. Konfrontacja. Moja konfrontacja z kościelnymi przełożonymi rozpoczęła się, gdy pełniłem funkcję delegata do spraw reprezentacji papieskich, następnie sekretarza generalnego gubernatoratu, a wreszcie nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych. Moja walka z korupcją moralną i finansową wywołała gniew ówczesnego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, niechlubnie salezjanin. Zgodnie z moimi obowiązkami delegata do spraw reprezentacji papieskich ujawniłem korupcję kardynała McCarricka i sprzeciwiłem się wynoszeniu do godności biskupiej skorumpowanych i niegodnych kandydatów proponowanych przez sekretarza stanu. W odpowiedzi Bertone przeniósł mnie do gubernatoratu, twierdząc, że w cudzysłowie przeszkadzałem mu w mianowaniu biskupów według jego uznania, zamknięty cudzysłów. To właśnie Bertone przy współudziale kardynała Laiolo utrudniał moje wysiłki mające na celu zwalczanie powszechnej korupcji w gubernatoracie, mimo że osiągnąłem tam znaczące, przekraczające wszelkie oczekiwania rezultaty. Ostatecznie Bertone i Laiolo przekonali papieża Benedykta, by usunął mnie z Watykanu i wysłał do Stanów Zjednoczonych. W USA musiałem zmierzyć się z bulwersującymi występkami kardynała McCarricka, w tym jego niebezpiecznymi powiązaniami z przedstawicielami administracji Obamy, Bidena oraz z problemami na arenie międzynarodowej. Bez wahania informowałem o tych sprawach sekretarza stanu Parolina, który jednak całkowicie ignorował moje doniesienia. To skłoniło mnie do spojrzenia w innym świetle na wiele wydarzeń, których byłem świadkiem podczas mojej kariery dyplomatycznej i duszpasterskiej. Zacząłem dostrzegać, że składają się one na spójny plan, który ze swojej natury nie mógł być wyłącznie polityczny ani wyłącznie religijny. Plan ten obejmował bowiem globalny atak na tradycyjne społeczeństwo oparte na doktrynalnym, moralnym i liturgicznym nauczaniu Kościoła. Korupcja jako narzędzie szantażu. Szanowanego nuncjusza apostolskiego, którego lojalność, uczciwość, prawość i wzorową skuteczność potwierdził niedawno sam kardynał Parolin, stałem się niewygodnym arcybiskupem. Nie tylko dlatego, że domagałem się sprawiedliwości w procesach przeciwko skorumpowanym hierarchom, ale przede wszystkim dlatego, że ukazałem korupcję w hierarchii kościelnej jako narzędzie kontroli, manipulacji, szantażu, wymuszania działania wbrew Bogu, Kościołowi i duszom wiernych. Ten sposób działania, opisany szczegółowo przez masonerię przed infiltracją struktur kościelnych, odzwierciedla metody stosowane również w instytucjach świeckich. Tam przedstawiciele społeczeństw, szczególnie ci na najwyższych szczeblach, są w dużej mierze podatni na szantaż z powodu własnego zepsucia.
Ich uległość wobec szalonych pomysłów globalistycznych elit prowadzi narody do ruiny, zniszczenia, choroby i śmierci, nie tylko ciała, ale i duszy. Prawdziwy projekt nowego porządku światowego, któremu Bergoglio jest podporządkowany i od którego czerpie swoją legitymizację, od możnych tego świata ma charakter zasadniczo szatański. W nim dzieło stworzenia Ojca, odkupienia Syna i uświęcenia Ducha Świętego jest nienawidzone, wymazywane i fałszowane przez Sima Dei, szatana i jego sługi. Jeśli wy nie przemówicie, kamienie krzyczeć będą. Obserwujemy całkowite wywrócenie boskiego porządku i rozprzestrzenianie się piekielnego chaosu przy gorliwym współudziale watykańskich elit i episkopatu. To uświadamia nam, jak przerażające są słowa Maryi Panny z La Salette. Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. Pokazuje też, jak ohydną zdradą jest apostazja pasterzy, a jeszcze bardziej niewyobrażalna zdrada tego, który zasiada na tronie świętego Piotra. Te dramatyczne wydarzenia rzucają nowe światło na proroctwa i ostrzeżenia, które przez lata mogły wydawać się odległe lub symboliczne. Teraz w obliczu kryzysu w samym sercu Kościoła nabierają one złowrogiej aktualności. Gdybym milczał w obliczu tej zdrady dokonującej się przy tchórzliwym współudziale wielu, zbyt wielu hierarchów niechętnych do uznania Soboru Watykańskiego II za główną przyczynę obecnej rewolucji, a wypaczenia mszy katolickiej za źródło duchowego i moralnego rozkładu wiernych, złamałbym przysięgę złożoną w dniu moich święceń i ponowioną podczas konsekracji biskupiej. Jako następca apostołów nie mogę i nie chcę bezczynnie przyglądać się systematycznemu burzeniu Kościoła Świętego i potępieniu tak wielu dusz, nie próbując wszelkimi środkami się temu przeciwstawić. Nie mogę też uznać, że tchórzliwe milczenie dla świętego spokoju jest lepsze od dawania świadectwa Ewangelii i obrony katolickiej prawdy. Sytuacja ta stawia duchownych przed trudnym wyborem między lojalnością instytucjonalną a wiernością pierwotnym zasadom wiary. Milczenie w obliczu postrzeganych nadużyć jest dla wielu nie do przyjęcia, nawet jeśli oznacza to konfrontację z hierarchią kościelną. Sekta schizmatycka oskarża mnie o schizmę. To powinno wystarczyć, by dowieść działającego się przewrotu. Jaką bezstronność osądu może bowiem zachować sędzia, zależny od tego, kogo ja oskarżam o uzurpację? Ponieważ sprawa ta jest symptomatyczna, chcę, by wierni, którzy nie muszą znać zasad funkcjonowania trybunałów kościelnych, zrozumieli, że o schizmie nie można mówić, gdy istnieją uzasadnione powody, by kwestionować wybór papieża. Są to w tym przypadku wątpliwości co do ważności zgody, vitium consensus oraz niesprawiedliwości lub naruszeń zasad regulujących konklawę. Ta sytuacja ujawnia głębokie podziały w łonie Kościoła i stawia pytanie o legitymację władzy kościelnej. Odwołanie do prawa kanonicznego wskazuje na złożoność problemu wykraczającą poza proste oskarżenia o nieposłuszeństwo. Bulla cum ex apostolatus officio Pawła IV ustanawia na wieczność nieważność nominacji lub wyboru jakiegokolwiek hierarchii, włącznie z papieżem, który popadł w herezję przed wyniesieniem do godności kardynała lub biskupa Rzymu. Określa ona taki wybór lub wyniesienie jako nulla, irita et inanis, nieważną, nieobowiązującą i bezwartościową. I cytat z tejże buli. Nawet dokonany w zgodzie jednomyślnie przez wszystkich kardynałów, wybór ten będzie wyniesienie, nie może być także uznany. Wybór ten bądź wyniesienie nie może być także uznane, ani nie uzyska ważności, czy to na drodze przyjęcia obowiązków, ani przez konsekrację, ani przez objęcie władzy i zarządu wynikających z urzędu, ani przez rzekomą koronację papieską, ani przez uroczyste oddanie czci, ani przez wyrażenie powszechnej obediencji. W żadnym czasie, ani w żadnym razie nie może być uznane za zgodne z prawem. Cum ex apostolatus officio
Pawła IV, 1559 rok. Paweł IV dodaje, że wszystkie akty dokonane przez taką osobę należy uznać za równie nieważne, a jego poddani, zarówno duchowni, jak i świeccy, są zwolnieni z posłuszeństwa wobec niego. I dalej z tejże bulli. Pozostają natomiast winni zachowania wierności i posłuszeństwa wobec przyszłych biskupów, arcybiskupów, patriarchów, prymasów, kardynałów i rzymskiego papieża, wybranych zgodnie z zasadami prawa. Paweł IV konkluduje dalej z tej bulli. Dla utrudnienia zaś działalności wspomnianych osób, wyniesionych i awansowanych we wspomniany sposób, gdyby tamci usiłowali nadal pełnić swą władzę i rządzić, zobowiązani są wezwać przeciwko nim pomocy ramienia świeckiego. Z powodu zaś uzasadnionego powyższymi okolicznościami wypowiedzenia posłuszeństwa i wierności tym osobom, w nawiasie, które rozdzierają jednorodną tunikę pańską, zamknięty nawias, nie będą oni podpadać pod żadne cenzury ani kary. Z tego powodu, to jest już dalej ksiądz arcybiskup Wigano, z tego powodu z czystym sumieniem uważam, że błędy i herezje, którym Bergoglio hołdował przed, w trakcie i po swoim wyborze, a także intencja towarzysząca rzekomemu przyjęciu papiestwa, czynią jego wyniesienie na tron Piotrowy nieważnym. Wszystkie akty rządów i nauczania Jorge Mario Bergoglio, zarówno w treści, jak i formie, wydają się obce, a nawet sprzeczne z działaniami typowymi dla papieża. Nawet zwykły wierny, czy nie katolik, dostrzega nietypowość roli, jaką Bergoglio odgrywa w globalistycznym i antychrześcijańskim projekcie realizowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, Agencję ONZ, Komisję Trójstronną, Grupę Bilderberg, Bank Światowy i inne organizacje globalistycznej elity. Podkreślanie i demaskowanie tych anomalii w żaden sposób nie świadczy o mojej woli schizmy. Mimo to jestem atakowany i osądzany, gdyż niektórzy łudzą się, że potępiając mnie i ekskomunikując, osłabią znaczenie moich oskarżeń o zamach stanu. Ta próba uciszenia krytyki niczego nie rozwiązuje, a wręcz obciąża winą tych, którzy próbują ukryć lub bagatelizować problemy niszczące Kościół. Osłabienie papiestwa synodalnego. Dokument studyjny, w cudzysłowie biskup Rzymu, który niedawno opublikowała dykasteria do spraw popierania jedności chrześcijan oraz obniżenie rangi papiestwa, które jest w nim rozważane w nawiązaniu do encykliki Jana Pawła II Utunam Sint, która z kolei odwołuje się do konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, pogarsza sytuację. Wydaje się całkowicie uzasadnione i konieczne w imię prymatu prawdy katolickiej ustanowionej w nieomylnych dokumentach papieskiego magisterium zapytać, czy celowa decyzja Bergoglio o zniesieniu apostolskiego tytułu wikariusza Chrystusa i wyborze określenia się po prostu jako biskup Rzymu nie stanowi w pewien sposób umniejszenia samego papiestwa, zamachu na boską konstytucję Kościoła i zdrady munus petrinum. Poprzedni krok w tym kierunku został już wykonany przez Benedykta XVI, który wymyślił wraz z cudzysłowie, hermeneutyką, zamknięty cudzysłów, niemożliwej w cudzysłowie ciągłości między dwoma całkowicie obcymi sobie bytami, monstrum w cudzysłowie kolegialnego papiestwa sprawowanego przez jezuitę i emeryta. Dokument i nieprzypadkowo cytuje słowa Pawła VI. I tu jest cytat z tego dokumentu biskup Rzymu. Papież jest bez wątpienia największą przeszkodą na drodze ekumenizmu. Paweł VI, przemówienie do sekretariatu do spraw promocji jedności chrześcijan 28 kwietnia 1967 roku. Montini, późniejszy Paweł VI, zaczął przygotowywać grunt już 4 lata wcześniej, uroczyście zdejmując tiarę. Jeśli tekst ten służyć ma uczynieniu papiestwa rzymskiego kompatybilnym z
negacją prymatu Piotra, odrzucanego przez heretyków i schizmatyków, jeśli sam Bergoglio przedstawia się jako primus inter pares w gronie sekt i denominacji chrześcijańskich oddzielonych od stolicy apostolskiej, odstępując od głoszenia katolickiej doktryny o papiestwie, uroczyście i nieomylnie zdefiniowany przez Sobór Watykański I. Jak można sądzić, że sprawowanie papiestwa i sama wola jego przyjęcia nie są obarczone wadą zgody, czyniącą nieważną lub co najmniej mocno wątpliwą legitymację w cudzysłowie papieża Franciszka, znak zapytania, od jakiego w cudzysłowie kościoła z małej litery, zamknięty cudzysłów, miałbym się odłączyć, jakiego w cudzysłowie papieża, zamknięty cudzysłów, miałbym odmówić uznania, jeśli kościół ten określa, kościół z małej, kościół ten określa się jako w cudzysłowie kościół soborowy i synodalny, zamknięty cudzysłów, w przeciwieństwie do w cudzysłowie kościoła przedsoborowego, kościoła z małej, czyli i z wielkich teraz jest kościoła chrystusowego. A papież dowodzi, że uważa papiestwo za swoją osobistą prerogatywę, którą może modyfikować i zmieniać według uznania zawsze zgodnie z błędami doktrynalnymi Soboru Watykańskiego II i posoborowym w cudzysłowie magisterium, znak zapytania. Jeśli papiestwo rzymskie, mam tu na myśli papiestwo Piusa IX, Leona XIII, Piusa X, Piusa XI, Piusa XII, jest uważane za przeszkodę w dialogu ekumenicznym, a dialog ten jest traktowany jako absolutny priorytet w cudzysłowie kościoła synodalnego, Bergoglio w jaki inny sposób mógłby ten dialog się urzeczywistnić, jeśli nie przez usunięcie tych elementów, które czynią papiestwo z nim niekompatybilnym, a tym samym manipulując nim w sposób całkowicie bezprawny i nieważny, znak zapytania. Konflikt wielu współbraci i wiernych. Jestem przekonany, że wśród biskupów i księży jest wielu, którzy przeżyli i nadal przeżywają rozdzierający konflikt wewnętrzny, czując się rozdartymi między tym, czego żąda od nich Chrystus, najwyższy kapłan, a oni o tym wiedzą, a tym, co narzuca siłą, szantażem i groźbami ten, który przedstawia się jako biskup Rzymu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, abyśmy my, pasterze, obudzili się z naszego odrętwienia. Hora est iamnos de somno surgere, z listu do Rzymian 13:1. Nasza odpowiedzialność przed Bogiem, Kościołem i duszami zobowiązuje nas do jednoznacznego potępienia wszystkich błędów i odstępstw, które zbyt długo tolerowaliśmy, ponieważ nie będziemy sądzeni ani przez Bergoglio, ani przez świat, lecz przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jemu zdamy sprawę z każdej duszy straconej z powodu naszego zaniedbania, z każdego grzechu przez nią popełnionego, z naszej winy, z każdego zgorszenia, wobec którego milczeliśmy, z fałszywej roztopności dla świętego spokoju, czy też współdziałając. W dniu, w którym miałbym się stawić, by bronić się przed dykasterium nauki wiary, postanowiłem upublicznić to moje oświadczenie, do którego dołączam oskarżenie moich oskarżycieli, ich w cudzysłowie soboru i ich papieża. Modlę się do świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy uświęcili ziemię wiecznego miasta własną krwią, aby wstawili się przed tronem boskiego majestatu, by wyjednali dla świętego Kościoła wreszcie uwolnienie od oblężenia, które go zaćmiewa, i od uzurpatorów, którzy go upokarzają, czyniąc z pani narodów służebnicę antychrześcijańskiego planu nowego porządku światowego w obronie Kościoła. Moja obrona nie jest zatem osobista, lecz dotyczy świętego Kościoła Chrystusowego, w którym zostałem ustanowiony biskupem i następcą apostołów, z wyraźnym mandatem strzeżenia depozytu wiary i głoszenia słowa, nalegania w porę i nie w porę, wykazywania błędu, upominania, zachęcania ze wszelką cierpliwością i nauką. Z drugiego listu do
Świętego Pawła do Tymoteusza 4:2. Stanowczo odrzucam oskarżenie o rozdarcie jednorodnej tuniki Zbawiciela i uchylenie się od najwyższej władzy wikariusza Chrystusa, bo odłączyć się od komunii kościelnej z Jorge Mario Bergoglio musiałbym wcześniej być z nim w komunii, co nie jest możliwe, ponieważ sam Bergoglio nie może być uważany za członka Kościoła z powodu jego licznych herezji oraz jawnej obcości i niezgodności z rolą, którą nieważnie i bezprawnie pełni. Moje oskarżenia wobec Jorge Mario Bergoglio, wobec moich współbraci w Episkopacie i całego ciała Kościoła, oskarżam Jorge Mario Bergoglio o herezję i schizmę. Jako heretyka i schizmatyka żądam, aby został osądzony i usunięty ze stolicy, którą niegodnie zajmuje od ponad 11 lat. Nie stoi to w żadnej sprzeczności z zasadą prima sedes a nemine judicatur. Pierwsza stolica nie jest przez nikogo sądzona, ponieważ jest oczywiste, że heretyk jako niezdolny do objęcia papiestwa nie stoi ponad hierarchami, którzy go osądzają. Oskarżam również Jorge Mario Bergoglio o spowodowanie z wykorzystaniem prestiżu i autorytetu stolicy apostolskiej poważnych skutków ubocznych, bezpłodności, śmierci milionów wiernych, którzy posłuchali jego uporczywego wzywania do przyjmowania eksperymentalnych szczepionek genetycznych, wyprodukowanych z abortowanych płodów, posuwając się nawet do opublikowania noty wskazującej jej użycie jako moralnie dopuszczalne. Za te zbrodnie przeciwko ludzkości będzie musiał odpowiedzieć przed Bożym Trybunałem. Wreszcie potępiam tajne porozumienie między Stolicą Apostolską a komunistyczną dyktaturą chińską, na mocy którego Kościół jest upokorzony i zmuszony do akceptowania rządowych nominacji biskupich, kontroli nad celebracjami i ograniczeń wolności głoszenia, podczas gdy katolicy wierni Stolicy Apostolskiej są bezkarnie prześladowani przez rząd w Pekinie przy milczącej współwinnej akceptacji rzymskiego Sanhedrynu. Odrzucenie błędów Soboru Watykańskiego II. Uważam za powód do dumy bycie, w cudzysłowie oskarżonym, zamknięty cudzysłów, o odrzucenie błędów i odstępstw tak zwanego Soboru Watykańskiego II, który uważam za całkowicie pozbawiony autorytetu nauczycielskiego ze względu na jego niezgodność ze wszystkimi prawdziwymi soborami Kościoła, który to w pełni uznaje i przyjmuje, podobnie jak wszystkie akty nauczycielskie papieży rzymskich. Zdecydowanie odrzucam heterodoksyjne doktryny zawarte w dokumentach Soboru Watykańskiego II, które zostały potępione przez papieża aż do Piusa XII lub które w jakikolwiek sposób sprzeciwiają się magisterium katolickiemu. Uważam za co najmniej szokujące, że osądzają mnie za schizmę ci, którzy przyjmują heterodoksyjną doktrynę, według której istnieje wciąż więź jedności, w cudzysłowie, z tymi, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają pełnej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra. To z Lumen Gentium, Sobór Watykański II, 15. Uważam za wielką bezczelność zarzucanie biskupowi braku komunii, a jednocześnie potwierdzanie potwierdzanie jest istnienia z heretykami i schizmatykami. Potępiam, odrzucam i nie uznaję heterodoksyjnych doktryn wyrażonych w tak zwanym, w cudzysłowie, magisterium posoborowym, zamknięty cudzysłów, wywodzącym się z Soboru Watykańskiego II, jak również niedawnych herezji dotyczących, w cudzysłowie, Kościoła synodalnego, przeformułowania papiestwa w duchu ekumenicznym, dopuszczenia osób żyjących w konkubinacie do sakramentów oraz promowania homoseksualizmu i ideologii gender. Potępiam również poparcie Bergoglio dla oszustwa klimatycznego, szalonego neomultuzjańskiego zabobonu zrodzonego przez tych, którzy nienawidząc Stwórcy, nie mogą nienawidzić także Jego stworzenia, a wraz z Nim człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Konkluzja. Wiernych katolików, zgorszonych i zdezorientowanych wiatrami nowości i fałszywymi doktrynami
promowanymi i narzucanymi przez hierarchię, zbuntowaną przeciwko boskiemu mistrzowi, proszę o modlitwę i ofiarowanie swoich wyrzeczeń i postów pro libertate et exaltatione sancte matrix ecclesiae, dla wyzwolenia, dla wolności i wywyższenia świętej matki Kościoła, aby święta matka Kościół odzyskała swoją wolność i mogła zatriumfować z Chrystusem po tym czasie męki. Niech ci, którzy otrzymali łaskę włączenia do niej przez chrzest, nie porzucają swojej matki, z dużej litery matki, Kościoła, dziś cierpiącej i upokorzonej. Tempora bona veniant, pax Christi veniant, regnum Christi veniant. Niech nadejdą dobre czasy, niech nadejdzie pokój Chrystusa, niech nadejdzie Królestwo Chrystusa. Viterbo, dnia 28 czerwca roku pańskiego 2024, w Wigilię świętych apostołów Piotra i Pawła. Czytam to ze strony neokatolik.pl. Źródłem jest exsurge domine.it, tekst włoski, tłumaczenie z wykorzystaniem narzędzi Gen AI, czyli pewnie sztucznej inteligencji. No też się może przydać jako narzędzie. Ufam, że tłumaczenie oddaje sens, jakby jakieś słowo było niewłaściwe, to jest do sprostowania. Cóż mówić, czcigodni wierni? No, reperkusje tego oświadczenia ja przeczytałem wczoraj dwa, w oparciu o świadectwo jakiejś niewiasty, przedstawiają ją jako włoską taką watykanistkę, więc od razu to wskazuje, która się oczywiście z tym oświadczeniem nie zgadza, mówiąc, że Kościół jaki by nie był, taki by nie był, ale jest i ma być, bo gdyby to oświadczenie czy sprawy, na które wskazuje arcybiskup Wigano, miały być prawdą, to znaczyłoby zaniknięcie widzialnej struktury Kościoła, co jest niedopuszczalne, bo Pan Jezus obiecał jego widzialność, więc widzimy, że jak diabeł nie może, to znajdzie użytecznych durniów i niewiasta w tym wypadku bardzo się w jakiś sposób nadała, sama się podłożyła. Innymi takimi użytecznymi durniami będzie PCH24, które tam komentuje to oświadczenie, ale komentując jednocześnie nie identyfikuje się z nim. Absolutnie się nie identyfikuje. No i jako użytecznego durnia możemy także wskazać księdza Sztelina. W jakim rozumieniu? Nie wiem, czy ksiądz Sztelin, jak ostatni wykład, jaki słyszałem gdzieś tam na południu Polski, Jastrzębie, gdzieś tam głosił. Jastrzębie, tak? Jastrzębie zrobił. Czyli na Śląsk ruszył. I tam mówi właśnie godzinny wykład, gdzie na pewien sposób przygotowuje wiernych do tego, że bractwo prawdopodobnie wyświęci nowych biskupów, żeby kontynuować dzieła arcybiskupa Marcela Lefebvre. W sytuacji, w której głośno się mówi w tej chwili, że być może nawet i w lipcu, już 16 lipca, w 3 lata od tradycyjnych kustodes, Franciszek podpisze czy wyda dokument, który całkowicie zakaże odprawiania mszy świętej z wyjątkiem kapłanów z odpowiednich instytutów. I w związku z tym bractwo będzie miało pewnego rodzaju, bractwo świętego Piusa X, precedens do tego, żeby nie naruszając autorytetu Piotrowego Bergolia, jednocześnie wyświęcić tych biskupów, żeby w oczach wiernych być usprawiedliwionym. Co ważne, jaki się tam ale użyteczny idiota Sztelin, tak powiem, Niemiec Sztelin powołuje, że bractwo, jeśli to uczyni, tak się zwraca tam personalnie do wiernych, jeśli bractwo to uczyni nie ze względu, że broni interesu bractwa, tylko robi to dla Kościoła. Czytamy tutaj, teraz tu jest 22 strony, więc, ale tu arcybiskup Wigano powołuje się, cytując słowa arcybiskupa Lefebvre, oskarżonego o schizmę, że to, co czyni, robi dla Kościoła. Nie można dla Kościoła oskarżać struktur posoborowych i Bergolia
przypisując mu, że nie jest, bo nie może być papieżem i nie można w tym samym, z tej samej niejako intencji działać, że dla Kościoła afirmuje się autorytet Bergoglio jako papieża, jednocześnie czyniąc święcenia biskupów bez zgody Watykanu. To są dwie sprzeczne rzeczy. Więc albo musisz stanąć po stronie tego, co tutaj masz, w oświadczeniu arcybiskupa Vigano, albo się słuchać Sztelina. I teraz zobacz, co robią wierni, którzy nie znajdują miejsca, gdzie jest Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w rycie rzymskim i idą do kapłańskiego bractwa, do piusowców, tak powszechnie powiemy, myśląc, że tam są bezpieczni duchowo, są w największym zagrożeniu. Dlaczego? Dlatego trudno wskazywać na siebie i cytować siebie. Jeżeli masonerii, żydomasonerii, ksiądz arcybiskup Vigano skrzętnie będzie nie używał narodu na literkę Ż. I nie będzie mówił, o masonerii, nie będzie mówił o żydomasonerii. To jest słabość tego, co pisze. Ale żeby wątku nie stracić. Natomiast ważne jest, że no albo to świadectwo jest autentyczne nawrócenia człowieka, albo musimy stanąć po stronie tych, którzy oskarżają księdza arcybiskupa o jakieś fałszywe ambicje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast istotne, że największymi krytykami tego nawrócenia i tych słów nie będą ci, którzy stoją po stronie Bergoglia, ci, którzy wyznają posoborową religię, tylko ci, którzy stanęli w opozycji jako rzekomi obrońcy tradycji, ale nie mając tej gotowości, do tej odwagi i tej prawdy, nie są gotowi przyjąć prostego wniosku. Heretyk nie może być papieżem. I ksiądz Sztelin się w ten poczet użytecznych idiotów, Niemca, który tutaj nam przyszedł stręczyć kapłańskie bractwo świętego Piusa X, jeżeli wtedy, kiedy to zaczynał robić, robił to w dobrej wierze, daj mu Panie Boże, to dzisiaj na pewno już takim człowiekiem nie jest i księdzu Sztelinowi Polacy powinni podziękować. Zjeżdżaj stąd, śmierdzący Niemcu, zwodzicielu, żeby w czasie, w którym arcybiskup Vigano dzisiaj daje świadectwo o Lefebvre, ksiądz Sztelin jako syn Lefebvre'a, wyświęcony przez niego, powoływał się, że działa dla dobra Kościoła, nie dla dobra kapłańskiego interesu bractwa, jednocześnie się temu świadectwu i temu oświadczeniu przeciwstawiając chociażby w jakiś sposób. Po tym oświadczeniu każdy kapłan bractwa powinien to oświadczenie przeczytać i podziękować za to Panu Bogu, że nasza praca, nasz trud ma sens. Nie tylko wobec wiernych, tylko wobec kapłanów, wobec biskupów, którzy są gotowi nawracać do wiary katolickiej, do mszy świętej w rycie rzymskim, do doktryny. Tymczasem to oświadczenie na pewien sposób kapłanów kapłańskiego bractwa potępia. I jeżeli wiadomość jest prawdziwa, to władze kapłańskiego bractwa świętego Piusa X się od tego oświadczenia odcięły. Dlaczego? No bo ksiądz arcybiskup staje tutaj na pozycji non habemus papam wobec Bergoglia. Nie mamy papieża, a wskazuje dalej, że tych papieży może nie być od ponad pół wieku, zasadniczo od Pawła VI czy od Jana XXIII, w zależności jakie kryteria się przyjmie. Także cóż nam należy mówić? Bogu niech będą dzięki. Niech Pan Bóg z tego oświadczenia, z tego świadectwa, bo cóż to są zewnętrzne znaki, z tego świadectwa wiary, który ksiądz arcybiskup, czyli dobro wyprowadza dla Kościoła. Niech nadejdą, jak to jest powiedziane, niech nadejdą tempora bona veniant, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Niech nadejdą dobre czasy, niech nadejdzie pokój Chrystusa, niech nadejdzie Królestwo Chrystusa. Za świadectwo księdza arcybiskupa Carlo Maria Vigano, arcybiskupa tytularnego Ulpiany, nuncjusza apostolskiego w sprawie
oskarżenia o schizmy. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Leonie, drugi papieżu i wyznawcu dzisiejszy patronie, módl się za nami. Mario, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Matko Boża, pogromicielko wszelkich herezji, módl się za nami. Amen. Deo gratias ad majorem Dei gloria. Bogu niech będą dzięki za świadectwo, wielkie świadectwo nawracania się, nawrócenia do wiary katolickiej księdza arcybiskupa Vigano. Może ksiądz arcybiskup Vigano, ksiądz Sztelin też może się nawrócić, ale musi się ze swojego koniunkturalizmu, ze swojej służebniczości, ze swojego niemieckiego tchórzostwa faktycznie i poczucia wyższości wobec Polaków, że będzie nas tu Polaków, oni jak Żydzi nas mają jako gojów, to ten będzie nas miał za podludzi, za poliszwajne. Słyszałem, jak mówił do ludzi tutaj w kaplicy, gdzie to, jaka to jest ta ptasia. Nie będę jeździł za granicę, żeby szwajcarski chłop nazwa zdawał dłużej. No słusznie mówi. Słusznie mówi, tylko że tak mówione słowa od Niemca, kapłana, ludzie przyjmują jak od oficera Wehrmachtu. Mają się, chcą się od tego od razu słuchać. Czemu nie przyjmą tego świadectwa? To dużo więcej kosztuje księdza arcybiskupa Vigano niż księdza Sztelina, który się uczepił garnuszka kapłańskiego Bractwa Świętego Piusa X i dziś bardziej walczy o interes Bractwa niż o prawdę. A jawi nam się jako świadek prawdy. Nie jest nim. Ksiądz Sztelin nie jest nim. Jeżeli nie wspiera tego świadectwa czysto z kapłańskiego serca. Niczym się nie różni od innych nieuczciwych kapłanów. Bogu niech będą dzięki za to świadectwo. I za tych, którzy je w jakiś sposób kapłanów w dalszy obieg puszczają. Pyta, gdzie będzie ksiądz Wachowiak. Ktoś, bo ja nie czytałem, ktoś powiedział, że ksiądz Jacek Bałęba się odnosił, czy Bogu niech będą dzięki. Daj Boże, wielkie świadectwo dla nas kapłanów. Nieskromnie mi należało powiedzieć, księże arcybiskupie Vigano, w swojej skali, w swojej mierze, to co ksiądz robi dzisiaj, robię od jakiegoś czasu. I zrobiłem. I nie mając tej wiedzy, którą ksiądz arcybiskup, te same wnioski wysnuł. Daj Boże, ksiądz będzie tym, który jak